Dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym, w zasadzie kilka dni później. Szczerze powiedziawszy, przez ostatnie kilka dni nie czułam się najlepiej i to też jest spowodowane moją nieobecnością. Gdzieś tam rzuciłam jakiś foodbook, ale żeby gdzieś się pokazywać, to niestety nie, bo naprawdę refluks dał mi się przez ostatnie kilka dni tak solidnie bez znaki. Powolutku gdzieś tam się zaczyna wyciszać. Dzień zaczynam od siemienia lnianego. Ostygnie mi i za chwileczkę piję śniadanie, ale tak naprawdę dzień zaczęłam od płatków moich ulubionych, płatków hydrożelowych z Perfekty. Po prostu one są niezastąpione. Pomimo tego, że na dworze nie jest za ciepło, to ten chłód, który wiecie, gdzieś tam mi wnika, daje mi jakieś ukojenie i dzisiaj nakładając, znaczy otwierając opakowanie, zastanawiałam się właśnie, jak nałożyć, czy tą węższą do środka i szerszą na zewnątrz, czy odwrotnie, i powiem Wam, że jednak ta opcja najbardziej mi pasuje. Kilka razy próbowałam nakładać tą szerszą do środka, ale nie wszystkie płatki się do tego nadają, nie we wszystkich czuję się właśnie w odwrotnej kolejności, że tak powiem, komfortowo, dlatego też takie płatki. A te naprawdę są, słuchajcie, niezastąpione. Jeżeli ktoś jeszcze ich nie miał, to gorąco, gorąco Wam polecam. Zresztą pewnie nie ja, tylko polecę, ponieważ Aśka z kanału Pozytywnie Przez Życie również poleci Wam te płatki. Możecie zaglądać do Aśki, bardzo pozytywna dziewczyna. Cieszę się, że tyle osób też już przyszło za moją, że tak powiem, rekomendacją do Aśki. I nie przestawajcie. Wiem, że u mnie teraz troszeczkę zastój, jeżeli chodzi o osoby, ale jeżeli ktoś jeszcze Aśki nie subskrybuje, to naciśnijcie ten dzwoneczek. Was to nic nie kosztuje, a Aśce da większą motywację do nagrywania. Także ja zabieram się, słuchajcie, za śniadanie. Odnośnie tych płatków 20-30 minut, ja zazwyczaj trzymam dosyć długo, aż sobie o nich tak naprawdę przypomnę, albo już ten chłód gdzieś mi zejdzie, albo mam wychodzić. Chociaż kiedyś pojechałam w płatkach. Także do później, bo dzisiaj pokażę Wam mój book haul. Wczoraj do mnie przyszła paczka, długo dosyć czekałam. Muszę przyznać, myślałam, że przyjdzie szybciej i szybciej to jakoś nagram. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja, moi drodzy, przychodzę do Was z wielką paką, dosłownie. Słuchajcie, zobaczcie. Taka wielka paka do mnie dzisiaj przyszła. I są to książki. Są to książki, które zamówiłam na Skupshopie. Już długi, długi czas się zanosiłam, żeby kupić. A że Natalia potrzebowała lektury, to przy okazji sobie skorzystałam i zamówiłam po prostu dla siebie. Co prawda tam jest chyba od 200 zł darmowa przesyłka, no ale tylu książek aż mi się nie udało uzbierać, w sensie, wiecie, nie było nic takiego też, może nie tyle ciekawego, ale część pozycji po prostu nie była mi jakoś do szczęścia potrzebna. I cóż my tutaj mamy? Mamy Potop. Zobaczymy, czy będzie czytane. Widzę, że książka w dobrym stanie. Powiem Wam, że ja, kupując ze Skupshopu, nie natknęłam się na to, żeby książki były w jakimś złym stanie. Musiałabym Wam podać, jaka cena była właśnie tych książek, jeżeli mi się uda, chociaż nie wiem, czy mi się uda, bo teraz nie mam laptopa odpalonego, żeby sprawdzić, ale niektóre były za grosze naprawdę i stan dobry. Póki co widzę, że jest ok. Zbrodnia i kara. Widzę, że lecimy na razie z lekturami, czy nie? Bo odwrotnie jakoś otworzyłam. Marcel Moss. Mój ostatni miesiąc, nasz pierwszy raz. Nie pamiętam, któraś jest jako pierwsza do czytania. Zobaczymy. A że ja Marcela Mossa bardzo lubię.
Zresztą osoby, które mnie oglądają, to wiedzą. Tu mamy następną lekturkę. Kolejna książka to jest Spowiedź. Powieść kryminalna. Też słuchajcie, bardzo fajny stan książki. Naprawdę jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć. Terapeutka. Tu troszeczkę, ale to mogło być też w transporcie czy coś. Też spoko. Świąteczna książka Gabrieli Gargaś, Magia grudniowej nocy. Już tak sobie troszeczkę robię zapasik na książki świąteczne, ale Gabrielę Gargaś bardzo lubię. Przeczytałam już kilka książek i naprawdę jestem pod wrażeniem. Natasza Socha, Magda Mazur, Drogi Święty Mikołaju, jak uratować święta, przepraszam. Taka książeczka, też świąteczna. Chyba dwie tylko świąteczne wrzuciłam. Cymanowski chłód. Ja mam młyn, pierwszą część i tylko na to, słuchajcie, czekałam, żeby móc zamówić właśnie tą drugą część, bo książek mam ogólnie niewiele już do czytania, ale sobie powiedziałam, że jak zacznę czytać pierwszą część i ona mi się na tyle spodoba, że chciałabym już, wiecie, przejść do drugiej, to w międzyczasie nie będę czytała innych książek. I wyobraźcie sobie, że wrzucałam do koszyka na Skup Shopie, po czym wyłączałam laptopa na następny dzień, coś tam jeszcze dorzucałam. Na następny dzień okazywało się, że to już zostało wyprzedane, bo z reguły były jedne, dwie sztuki na stronie w ogóle dostępne, w takiej cenie, wiecie, no, takiej fajnej cenie. Ogólnie chyba najdroższą książkę, tak coś mi się wydaje, że więcej chyba jak 15 zł za książkę, którąś nie dałam. Nie dam sobie teraz ręki obciąć, ale tak coś mi się świta. I udało mi się właśnie dostać teraz tą drugą część, dlatego też będę mogła zabrać się za pierwszą. Logiczne, prawda? Kolejna, słuchajcie, cieszę się po prostu, cieszę się na tą paczkę. Ewelina Dyda, Zła waluta. Kolejna książka. Przeżyj ten rok, jakby miał być Twoim ostatnim. Deadline. I tutaj pokładam nadzieję w tej książce, ponieważ tutaj autorka ma nas skierować przez cały rok właśnie tak, żeby przeżyć ten rok, jakby to był ostatni. Jak gdzieś tam recenzję gdzieniegdzie czytałam, wyznacz datę swojej śmierci za rok. Brzmi kontrowersyjnie, zaufaj Aleksandrze, autorce bestsellerowej książki Pieprzyć to. A Pieprzyć to książkę, to ja czytałam. Ona dzięki temu zaczęła nowe życie i niczego nie żałuje. Ty też możesz od wymarzonego celu dzielić się deadline. Nie, a dobra, jak źle czytam, to sorry. Który zmieni wszystko. Zacznij żyć tak, jakby to był ostatni rok Twojego życia. Rób wszystko, na co do tej pory nie starczyło Ci czasu ani odwagi. Dbaj o relacje z bliskimi, spełniaj swoje marzenia, wybaczaj i mów otwarcie o swoich uczuciach. Masz tylko dwa życie. Drugie zaczyna się w chwili, gdy odkrywasz, że masz tylko jedno. Także w tej książce pokładam nadzieję i zobaczymy. A może od tego zacznę? O, to się zobaczy. Kolejną mamy przedwiośnie jeszcze. Cztery były, tak? Jedno. Druga, trzecia, tak, cztery lektury. Tutaj mamy Wariatkę, szpital to idealne miejsce, by ją zabić, słuchajcie. Tej autorki nie miałam jeszcze, więc jestem też bardzo ciekawa. I muszę Wam powiedzieć, że cieszę się, ponieważ nie trafiło mi się żadne wydanie pocketowe. Bo czasami jest tak, że po prostu gdzieś tam nie jest ujęte, że to jest wydanie pocketowe. Cena jest, wiecie, kusząca, bo jest niska i się okazuje, że właśnie nic dziwnego, że ona jest niska, bo jest pocketowa. A teraz mam pełnowymiarowe książki i ostatnia, słuchajcie, Klaudiusz Szymańczak, Mroczny świt. Jak wiecie, ja ostatnio czytałam książkę Klaudiusza Szymańczaka i po prostu byłam zachwycona tą książką, dlatego też i przeczytanie jej mi zajęło jakieś ponad 2 godzinki. Dlatego też jestem ciekawa, tym bardziej, że autor sam zaprosił mnie do przeczytania innych książek jego twórczości. Skomentował nawet filmik u mnie na YouTube.
Bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie naprawdę, słuchajcie, wyróżnienie, bo nie każdy autor książek komentuje też na YouTube. Na Instagramie prędzej, ale pan, nie pamiętam, czy ma konto na Instagramie. Chyba ma też, tak, ma. Pan dlatego też wiedział, ale z reguły na Instagramie szybciej autorzy książek, które gdzieś tam wstawiam, komentują i właśnie to, co ja, przypuśćmy, zrecenzuję. I też jestem ciekawa bardzo kolejnej książki tego pana. Także tak, słuchajcie, prezentuje się book haul, który chciałam wam przedstawić. Ja dostałam tę paczkę już wczoraj, ale nie chciało mi się po nią jechać. Dlatego też stwierdziłam, że dzisiaj sobie po prostu na spokojnie, będę szybciej w domu i na spokojnie sobie jeszcze o takim w miarę, wiecie, fajnym świetle nagram. Coś mrużę oczy, bo mnie coś bolą, nie wiem dlaczego. Także tak, tak jak mówiłam, nie było mnie jakiś czas, a jeżeli macie jeszcze jakieś książki godne polecenia, to możecie dać znać, chociaż myślę, że przez najbliższy jakiś tam czas będę miała co czytać i nawet mam świąteczne tu dwie i chyba dwie, które dostałam w zeszłym roku od Natalii w kalendarzu adwentowym, z tego co pamiętam, dwie takie właśnie podświąteczne, więc cztery na pewno będę miała. I tak, troszeczkę mnie nie było, ale to też było związane z tym, że dopadł mnie refluks i to dopadł mnie, słuchajcie, tak już w piątek, dzisiaj mamy czwartek, dopadł mnie w zeszły piątek do tego stopnia, że naprawdę było ciężko mi cokolwiek zjeść, schylić się, wiecie, nawet zawiązanie butów to gdzieś tam graniczyło z cudem i no nie chciałam się też szczerzyć i do kamery i w ogóle, bo stwierdziłam, no... No wiecie, to nie ma sensu, tak? Gdzie za chwilę też musiałabym wyłączać kamerę i po prostu gdzieś albo iść się napić, albo nie wiem, odsapnąć i te filmiki to by nie miało po prostu sensu. Dlatego też nie nagrywałam. Jedyne co, tak jak powiedziałam wcześniej, wrzucałam gdzieś jakieś foodbooki. A tak to po prostu się nie udzielałam, bo szczerze powiedziawszy naprawdę nie miałam, uwierzcie mi na to, ani ochoty, ani nastroju. Sobota, niedziela gdzieś tak w miarę też ten refluks jeszcze się utrzymywał. Tak jak mówię, dzisiaj mamy czwartek, wczoraj, przedwczoraj zaczął mi tak troszeczkę już mniej, bym powiedziała, dokuczać. Dzisiaj muszę powiedzieć, ogólnie jest ok, pod warunkiem, że napiję się wody, jeżeli coś mi się, wiecie, już zbiera i zaczyna gdzieś tam, zaczynam czuć, że ten refluks gdzieś mi się unosi, to po wypiciu wody po prostu łagodzi to i jest ok, dlatego staram się gdzieś mieć zawsze przy sobie wodę, żeby móc się od razu, wiecie, ratować. Tabletki, które brałam, na razie odstawiłam, ale za to przerzuciłam się znowu na siemię lniane, które piję z rana, aby też tam osłonić ten żołądek i tak dalej. Wiele rzeczy odstawiłam, z wielu rzeczy na razie zrezygnowałam. Myślę, że z korzyścią też dla mnie, bo waga też powinna gdzieś tam spaść przez ostatnie 2 tygodnie. Nie tknęłam słodyczy czy chipsów, jedynie w zeszłą sobotę coś tam zjadłam, ale pożałowałam tego i nie było to nic w czekoladzie, a głównie rzeczy w czekoladzie nie mogę jeść, więc gdzieś tam na tą wagę to będzie miało też wpływ. Jak się uda, to się uda, będzie super, jeżeli nie, no to nie, ale chciałabym po prostu gdzieś tam z pewnych rzeczy zrezygnować na pewien okres czasu, żeby móc w razie w ucieszyć się na święta, wiecie, czy świątecznymi potrawami, bo teoretycznie nie powinna mieć naprawdę wielu, wielu rzeczy do czasu wyciszenia tego refluksu. Wiadomo, że człowiek zjadłby to czy tamto i najgorsze jest właśnie to, możecie też mi napisać w komentarzu, czy u Was też tak jest, że w momencie, kiedy macie coś zakazane, to najbardziej Wam się tego chce. Ja już dzisiaj, jadąc do domu, mówiłam, że upiekłabym pleśnie. I kto wie, czy na sobotę tego nie zrobię, ale to też zobaczymy, jak będę się czuła dzisiaj, jutro i może w sobotę, jak się będę czuła, bo też tego nie wiem, ewentualnie może na niedzielę zrobię, zobaczymy. To nie jest w czekoladzie, no ale no mimo gdzieś tam, wiecie, chciałabym sobie po prostu, mówię, z pewnych rzeczy zrezygnować albo po prostu je ograniczyć do takiego minimum, żeby sobie nie narobić bidy, że tak powiem. I najgorsze jest to, że wyczytałam też, że matcha niekoniecznie i zielona herbata dobrze wpływają właśnie na refluks czy zgagę. Piję matcha, ale już nie w takiej ilości jak piłam. Naprawdę ją, słuchajcie, ograniczyłam do takiego stopnia, że
Ona mi smakuje dalej, bo bardzo ją lubię, ale to nie jest już to, co wiecie, jak postawiłam sobie taką szklanę wieczorem przy laptopie i coś tam ogarniałam i popijałam tą matcha. Teraz już mówię, no z racji z tego, że gdzieś tam jeszcze chciałabym bardziej to dziadostwo wyciszyć, to no staram się nie, ale no nie da się, wiecie, z wszystkiego tak sobie zrezygnować i nie da się, wiecie, no wiadomo, jeżeli byłoby to gdzieś tam zagrażające życiu, no to człowiek zrezygnuje od tak i jest to ciężkie. Niemniej jednak, no u mnie tego jeszcze zagrożenia nie ma, ale muszę po prostu gdzieś tam się wziąć w garść i zadbać o to bardziej, bo już było naprawdę bardzo, bardzo długo był spokój. Nawet jedna z dziewczyn pod którymś z filmików właśnie z refluksu, chyba pod foodbookiem refluksowym, który już jakiś czas temu nagrałam, zadała mi pytanie, ja na to pytanie odpowiedziałam i szczerze powiedziawszy, kilka dni później ten refluks do mnie wrócił. Nie wiem, czy ta osoba mnie po prostu zaczarowała i sprawiła, że ten refluks do mnie wrócił, albo po prostu taki zbieg okoliczności. Także tak, słuchajcie, przypominam o rozdaniu. Rozdanie trwa do dzisiaj, do 10, jutro będzie 11 losowanie. Widziałam, że troszeczkę osób się zgłosiło, wyraziło chęć udziału, coś mi tutaj lata, chęć udziału, co bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że jutro będzie na tyle dzień taki, wiecie, okej, że będę mogła po prostu zrobić to losowanie. Najpóźniej w sobotę, jeżeli jutro by mi się nie udało, to od razu zaznaczam, bo no jutro też mam troszeczkę taką nieoczekiwaną zmianę planów, jeżeli chodzi o dzień. Myślałam, że będę bardzo wcześnie w domku, a niestety troszeczkę muszę przeorganizować jutrzejszy dzień. I to wyszło też nagle. Także tak. Dobrze, kochani, ja gorąco dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję osobom, które przybyły do mnie, bo kilka osób znowu przybyło na kanał. Jest mi niezmiernie miło. Do osób, które oglądają, a nie subskrybują, miło mi będzie, jeżeli naciśniesz ten dzwoneczek taki czerwony i on się zrobi szary. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi da też kopa do dalszego działania i do dalszego nagrywania. Ja zabieram się, słuchajcie, za obiad. Mamy godzinę 15:30. W ogóle tak sobie podjęłam od początku października. Cały czas też liczę kalorie i tak dalej, tak jak to było. I słuchajcie, z racji na ten refluks, jeszcze tak wracając, to sobie postanowiłam, że 17 w maksie to już tak naprawdę ostatni posiłek, żeby nie kłaść się z pełnym żołądkiem i ewentualnie, żeby tylko popijać coś. Nawet mięta mi, słuchajcie, szkodzi. Przerzuciłam się na melisę z wiśnią, bo zwykłej nie było w moim dino, akurat w momencie, kiedy potrzebowałam. Także gdzieś tam mówię, ta reorganizacja, przeorganizowanie tego wszystkiego jakoś gdzieś tam idzie ku dobremu. Trzymajcie kciuki. Ja życzę Wam cudownego weekendu, jeżeli jutro by się nie pojawił filmik z wynikami, ale myślę, że jeżeli się pojawi, to ewentualnie późnym wieczorem. Co jeszcze? Cóż, przede wszystkim dużo zdrówka, kochani, bo teraz mnóstwo chorób dookoła, co w suszy, ktoś chory, przeziębiony, wyszedł z choroby, za chwilę znowu do niej wraca. Dziadowska pogoda, raz słońce, raz nie. W tym momencie jest piękna pogoda, szczerze powiedziawszy, żeby nie ten wiatrek, to byłoby pięknie. Dajcie znać też, czy chodzicie na grzyby, bo ja szczerze powiedziawszy jakoś zaniedbałam to, a wokół mnie wszyscy chodzą na grzyby. Może uda się w weekend, może. Ale chyba najlepiej nic nie planować. Także kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.